Siemano ludziska, tu Nez. A to jak widać jest let's play z gry Prototype. Gry akcji w stylu naciskaj wszystkie guziki i patrz na fajne efekty. W sumie ma ta gra parę wciśniętych takich na siłę naprawdę motywów ze skradanek, ale no o tym później się przekonacie jak będę miał tego typu misję. W sumie grę kiedyś dawno, dawno temu przeszedłem, więc nie jest to jakiś blind play czy gra w ciemno. No ale postaram się nic nie spoilować. Co jeszcze? No chyba należy się ostrzeżenie, co właśnie widać teraz na filmiku, że gra jest bardzo krwawa. Krew się leje we wszystkie strony, na prawo, lewo jak woda. W zasadzie nie wiem, czy to jest ostrzeżenie, czy bardziej jako zachęta. No ale dobra. Dosyć tego gadania. Zostawię filmik do końca. A potem już odpalimy grę. Wszystko co widzieliście w tamtym filmiku można zrobić w grze. Oczywiście nie od samego początku, ale można. A i gram na padzie, jakby co. Dla tych, którzy zainteresowani są, da się w to grać na padzie. Tak, wcześniej sobie wszystko poustawiałem w opcjach, więc raczej tam zaglądać nie będę. Sprawdzałem jak się wszystko nagrywa, dlatego będzie tutaj save już jeden, który teraz nadpiszę. I zauważyłem, że... No właśnie. Teraz pewnie nie będzie mnie słychać, bo przy ładowaniu się gry strasznie spadają mi FPS-y. Ale... Sorry. Ale oprócz tego jednego tutaj ładowania się, większość będę starał się jakoś, nie wiem, wycinać, przyspieszać. No chyba, że nie wiem, chyba, że będę w trakcie gadania o czymś głupim. Dobra. To lecimy do gry. Pierwsza filmówka, to się zamykam. To jest bardzo ciekawy motyw. Też można to w grze zrobić. Zapewne będę to robił często. Walkers. Ciekawe, czemu nie mogli po prostu nazwać ich zombie. Och nie. A taka fajna dupa była. Te szpony. Moja ulubiona moc.
station commanding officer. Sir, he's in Times Square. I'll call for trench. That won't be necessary. Wiem, że się trochę powtarzam, ale tak, wszystko co widzieliście w tej filmówce można zrobić w grze. Sześciuteńko. Dobra. A teraz już łapie zapada. I zaczynamy grę. Ciekawe, czy pamiętam jeszcze, jak z tym się steruje. Okej. Okay. Basic attack z X-ie. Trochę tak sztywno jakby się steruje teraz na PC-cie. Porównanie do tego, co było na Xboxie, tak, bo przechodziłem tą grę na Xboxie. No dobra, może to jest tylko kwestia przyzwyczajenia się, no bo no, dawno nie grałem, no. Sprint. Nie, to nie ten. Sprint, o. Mówiłem, że to jest gra akcji z elementami skradanki, ale tak naprawdę to jest gra akcji z elementami parkour, freerun. Nie wiem w końcu, jak to się na to mówi. Kolejna filmówka. Czy cutscenka? I szpony. Tak. To jest to. Można było jakoś chwytać. Kółko? Tak. Au. A tak, podczas biegu można chwytać różne rzeczy po drodze, na przykład właśnie samochody. Co też jest bardzo ciekawe, bardzo fajne. Wyobraźcie sobie, że widzicie na ulicy jakiegoś kolesia, który biegnie po ulicy i chwyta po drodze po prostu sobie samochód. Dobra. A. No tak, to była góra szponów. Nazwijmy to tak póki co. Potem pewnie będę używał angielskiej wersji nazw i tak dalej, bo... No tak, ja gram w grę po angielsku. Nie mam mowy, żebym grał w jakikolwiek inny sposób niż po angielsku. Są może jakieś wyjątki, takie jak... No, nie będę podawał nazw. Ale są różne wyjątki, na przykład jeżeli gra jest produkcji polskiej. No, nowa moc. Młoty. W każdym razie ja tak na nie mówię. Chodzi o to, żeby rozwalić czołgi tam. To też jest dobre. Ma... nie chcę się wyrażać, no ale po prostu muszę to powiedzieć. Młoty to po prostu mają konkretne pierdolnięcie. Jak widać zresztą. Co one mają na pojedyncze? No. Bardzo mocne uderzenie, że tak to nazwę. Okej, nie wiem do końca co się dzieje, czy to takie lagi mają, czy co? Dwa ciosy czy trzy wystarczą, żeby rozwalić czołg tą rolą. Wow. No i lecimy dalej. Jak swoją drogą, to jest tylko prolog, a tak naprawdę to... w historii dzieje się chyba jakoś gdzieś w połowie. No bo takich bestyjek to nie zobaczymy w grze przez dłuższy czas, licząc teraz. Tak samo zresztą te wszystkie moce, teraz się o nich uczę, a dopiero później je dostanę, tak naprawdę. Staję po tyłku. Co jest? No. A, ja sobie wbiegłem. Złapać? Mogę.
Albo po prostu rzucę, nie wyszedłbym. A? No, 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 no. Czemu są? Jezu, teraz do góry gdzieś biegli. No, dawaj. No, daj się chwycić, a nie. Dobra, za wysoko trochę biegłem. Cholera jasna, nie mogę się połapać jeszcze trochę w sterowaniu. Co jest? To mogę ich chwytać, czy nie? Dobra, mogę. Ale szybciej będzie po prostu i pociąć. Dobra, co teraz? Kolejna kascenka? Nie. Yep. Jezus, co tu się dzieje? W każdym razie mam dobyć gdzieś... Au! Tu? A, tak, muszę w niego zmienić. Skonsumować właściwie. A nie wiem, czy konieczne jest to, żeby robić to tak w ten sposób, tak strasznie brutalnie. Wow. To jest w sumie jedna z końcowych mocy, ale no dobra. To będzie koniec prologu chyba nawet. To ja się teraz zamknę. Nie wiem, czy to będzie słychać na nagraniu, ale mam jakby problem z dźwiękiem. Coś jakby przerywał raz na jakiś czas. No, mam nadzieję, że tego nie będzie. No. I to dopiero jest taki prawdziwy początek. Sorry, nie mogę się powstrzymać. Nie będę tłumaczył, co się dzieje, bo cała gra w miarę dobrze sobie z tym radzi. Jeżeli znacie w miarę angielski i czytacie, co tam się dzieje, albo słuchacie, to... No to dacie jeden do jednego. No tak, po jednego kolesia wysyłałem cały helikopter. Dmuchają na zimno. Aby jakby to prawdziwy Polek powiedział, nie opierdalają się. Tak wiem.
No. Czyli przekleństwa jednak też się pojawiają w tej grze. Super, czyli ja też mogę i po prostu wstawię jedno ostrzeżenie. Teraz mamy kolejny tutorial, taki bardziej podstawowy, szczerze powiedziawszy. No, już mnie gonią. Escape the area. No i to jest właśnie ten taki motyw skradanek. Co prawda nie jest to skradanka, że stoję i czekam, aż przeciwnik się odwróci przez pół godziny. Tylko jest to taka skradanka typu ucieknij i schowaj się za budynkiem, tak żeby helikopter cię nie zauważył. Albo ewentualnie skonsumuj kogoś, kiedy helikopter cię nie widzi. A o tym właśnie mówiłem, że będę pewnie dosyć często robił, bo nie będę trafiał w budynki. W sumie trochę dziwnie to wygląda, bo ze względów na historię chodzę jak połamany, ale kiedy zaczynam sprintować, to jakby nic mi nie było. A, mówię mi, a właściwie powinienem mówić o Aleksie. A to jest też boskie, kiedy sprintujemy, to po prostu... No właśnie. Siejemy zniszczenie. A, i tak możemy wbiegać po suficie. Jeżeli odpowiednio się rozpędzimy, to możemy chwilę przebiec po suficie, na przykład. Są budynki, gdzie ciężko wspiąć się po ścianach i... No, chwilę, tutaj na przykład... No nie, tutaj wyskakuje śmiesznie. Możemy skakać do góry, kiedy biegniemy po budynku. No co? Później można chyba jeszcze... jak to... zgubiłem polskie słowo na to... Szybować, o. Później możemy też szybować. Możemy... No, jeszcze jest jedno słowo. Kurde. No dash można zrobić w powietrzu jeszcze. Taki dodatkowy skok do przodu, nie? Nie wiem, jak mam uciec z temu helikopterowi. Właściwie to... no nie no... Mam tą niebieską strzałkę, którą chyba powinienem... Do której chyba powinienem dobiec. No nie wiem, czy to coś da. Co, nie mogę nawet... Chyba nawet nie mogę chwytać samochodów jeszcze. Ludzi? A, tak na spokojnie? A, tak na spokojnie mogę. A, no tak, to nie było spokojne. A, tak podczas biegu nawet możemy załadować skok. No i póki co za wysoko nie wyskakuje, no ale... Lepsze to niż podstawowe tapnięcie po prostu. No właśnie. Co Fireway? Rakiety? Nie. Fuck you. Jezu, jak daleko ja pobiegłem. Nie wiem, po co ją kopnąłem, przez przypadek wcisnąłem X-a. O, to był właśnie moment, kiedy... To jest taki miejsce, gdzie można właśnie pobiec po sobie, po suficie. Przez przypadek to zrobiłem, myślałem, że tam jest normalna uliczka. Co confirm? Nie trafiłeś mnie wcale, to jest... Dobra, już niedaleko. No tak, jedynym sposobem, żeby zniszczyć helikopter, to będzie właśnie rzucić w niego czymś. Targeting, tak, lock on. Firearms, tak, można podnieść spluwy przeciwników, no ale raczej wolę naciskać guziki i patrzeć na fajne efekty. A, no i są jakieś tam jump ataki, ale to pewnie dopiero później się ich nauczę. A, rzuca się... No, można zmienić targety, tak?
A jak się rzucę? Kółko, dobra. Dobra, sprintujemy teraz na górę. Trochę jak Spider-Man Assassin's Creed, tego typu gry. Przebiega się cały czas po budynkach, nie? Nie wiem, po co mam się dostać aż tak wysoko, no ale okej. Nie będę się kłócił, lubię biegać po budynkach. Ja, dobra jest. A! Zapomniałem o tym, że mogę się chwycić w ten sposób. No kurczę, teraz tych też muszę zabić. Okej, nie trafiłem. Zaraz skończą mi się obiekty. Dobra. Znowu nie trafiłem. A tego się nie dało nie trafić. No, tak standardowo mamy amnezję, nie jak każdy bohater gier. Ale strzelaj mi w dynkę pewnie. Dużo to zrobi. Bym coś powiedział, ale chyba domyślacie się, czy jakiego kawału chciałem użyć. Trochę dziwne to, że z początku te moce mu się jakby automatycznie uaktywniają. No i tu jest jeszcze raz znowu ten stealth, skradanie się. A tak, i konsumowanie też oddaje mi healtha, znaczy życie. Będę tak cały czas z angielszczał wszystkie polskie wyrazy, bo takie przyzwyczajenie z gier. No i standardowo się regeneruje, jeżeli nie dostaje obrażeń. Już chciałem powiedzieć damage'a. Ale tak, znowu pojawia się ten system skradanki, że mogę się przebrać za żołnierza i wtedy nie atakują mnie. Masz. A, sieć intrygi. Sieć intrygi to jest takie coś. Zaraz powiem. No dobra, sieć intrygi to jest właśnie. Cholera. No, przestał gadać. Sieć intrygi. Alex Mercer stracił swoją pamięć. Odzyskuje ją w ten sposób właśnie, że odnajduje ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób z nim związani, albo z tym, co się działo wcześniej, przed tym, co widzieliśmy w tej kostnicy. I łączy swoją pamięć z ich pamięcią, dowiadując się rzeczy o sobie właśnie w ten sposób. No i nie wiem, no.
No i w ten sposób odzyskuję pamięć, nie? Tego nie trzeba zrobić na 100%, aczkolwiek ja będę starał się jak najwięcej tych procent znaleźć. Nie mówię, że będę naprawdę cisnął do stówy, ale będę starał się jak najwięcej tego zrobić. Ogólnie to mógłbym kończyć już odcinek, ale dosyć długo gadam, także dobiegnę jeszcze do tej strzałki. Zrobimy, co tam trzeba zrobić przy tej strzałce, przy tym checkpoincie, czy tam, nie wiem, jak tokolwiek nazwać. Na razie, nie wiem. Później coś wymyślę. No tak, zrobimy to i będziemy kończyć odcinek. Czyli tak i tak. Ach. Skradanka. Mhm. Na zasadzie, czy nas widzą, czy nie. Kiedy jest czerwony, to nas widzą i będą atakować, jak tylko nas zobaczą. Tak, widzą nas i będą atakować, kiedy tylko nas zobaczą. Na zasadzie, że no, kiedy zauważą nas, tak, ale są zaalarmowani, że mają nas szukać. Kiedy jest na żółto, to znaczy, że widzą nas, ale nie są jeszcze zaalarmowani, nie stwierdzili jeszcze, że jesteśmy jakimś zagrożeniem. A kiedy jest kompletnie zamknięte, kiedy jest szare, to no, nikogo nie ma w pobliżu, kto mógłby nas zauważyć. A, tak, i kostiumy, właściwie kostiumy, no ludzie, których skonsumujemy, się jakby zapamiętują. W każdym momencie możemy się za nich przebrać znowu. Także, no, w zasadzie jakbym tego kolesia... Wow, 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 wow. Chwilę, dlaczego? What the fuck? No i mam teraz zapamiętane kostium tamtego kolesia i mogę się w każdym momencie zmienić. Więc muszę tylko spaść tak, żeby nie zauważyli, że ja to przeżyłem. Bo jaki normalny człowiek przeżyłby upadek z no, kilkupiętrowego bloku, czy tam wieżowca. No tak, ale chodzi tylko o to, żeby żołnierze nie zauważyli. Żaden żołnierz mnie nie zauważył. I tak, jestem na żółto, to znaczy, że mnie widzą. Ale nie są jeszcze zaalarmowani. Idę w złą stronę. Mam się dostać gdzieś tu. No i też nie muszę cały czas biegać, to też może ich zaalarmować, jeżeli będę cały czas sprintował. Na zasadzie, ej, ty, gdzie ci się tak śpieszy? Aha. Dobra, teraz wchodzę do budynku. Dużo filmówek. No już nas coś ścika. Słuchaj, helikoptery. Albo możemy po prostu przeskoczyć do innej lokacji. Here when I get back, it's best you stay cool. Brother.
sumie przeklinają częściej niż ja. A te ekrany ładowania w sumie aż tak przeszkadzać nie przeszkadzają, są dosyć krótkie. Skończyłem główną misję pierwszą. I myślę, to będzie dobry moment na skończenie pierwszego odcinka. Także, no. Jak to każdy let's playowiec mówi, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, do następnego.